Kiedyś myślałam, że to jak wyglądam, wpływa na to, jak inni na mnie reagują. To miało oczywiście swoje podłoże, bo jako małe dziecko byłam uznawana za bardzo brzydką dziewczynkę i każdy dawał mi to bardzo mocno do zrozumienia. Więc wyrosłam w takim przekonaniu i przeświadczeniu, że kiedy się jest pięknym, to ludzie na ciebie inaczej reagują. Obserwowałam inne dzieci, inne dziewczynki, które były według mnie ładne, a były według mnie ładne, ponieważ inne osoby o tym mówiły wszem i wobec. Mówiły: ojej, jaka piękna dziewczynka, o, zobacz, jaką ma piękną buzię. I obserwując to, porównywałam siebie i myślałam sobie: do mnie nikt nigdy tak nie mówi. Mnie nigdy w ten sposób nikt nie odbiera. Więc moje głębokie pragnienie zawsze było być piękną. I to moje pragnienie spotykało się z zewnętrznym odbiorem i potwierdzeniem, że piękna nie jestem. Kiedy dorastałam jako nastolatka, nigdy nie słyszałam komplementu, że jestem piękna, od żadnego chłopaka. A kiedy stałam się młodą kobietą, dobrze pamiętam dzień, w którym jeden z mężczyzn powiedział do mnie: wiesz, jesteś taka kompletnie zwyczajna, a kiedy nie masz makijażu, to wręcz jesteś niewyraźna, taka jakby rozmazana. Jednak jest coś dziwnego w tobie, co w jakiś sposób przyciąga człowieka, chociaż nie wiem, co to jest. Na tamten moment było to dla mnie jak jedna wielka obraza. To była dla mnie wada, że nie jestem piękna. I pewnego dnia wszystko się zmieniło. Był moment, w którym rozpoczęłam pracę ze swoją kobiecością. To był jeden dzień, który całkowicie transformował mnie. I sprawił, że zaczęłam tą kobiecością tryskać, tą energią tryskać, kobiecością, seksualnością. Zaczęłam się inaczej ubierać, zaczęłam odsłaniać twarz, pokazywać się, zaczęłam czuć się pewna, bardziej siebie, ale to wszystko było bardzo sztuczne, ponieważ było oparte na moim zewnętrznym wyglądzie. Kiedy wracałam do domu i zdejmowałam z nóg szpilki i modne ubrania, i zakładałam dresy i t-shirt, i zmywałam makijaż, który de facto zmywałam bardzo późno, ponieważ nie lubiłam siebie i nie lubiłam tego, jak wyglądam. Kiedy to wszystko się działo, nie chciałam na siebie patrzeć. Unikałam siebie, unikałam swojego odbicia w lustrze i czułam się nikim. Potem zaczęłam rozwój osobisty i integrację swojej kobiecości w szerszym aspekcie i zupełnie odpuściłam te seksowne ubrania i zaczęłam siebie zakrywać. Ponieważ przyszło przekonanie, że jako terapeutka i coach nie powinnam taka być, nie powinnam się taka pokazywać, nie powinnam pokazywać swoich dźwięków kobiecych, a odkrywać ramion, ani pokazywać nóg, ani nosić szpilek, ani eleganckich ubrań. Więc poszłam w drugą skrajność, odsuwając od siebie, odsuwając swoją kobiecość, odsuwając to, jak ta kobiecość we mnie się przejawia, ponieważ każdy z nas ma to bardzo mocno określone w swoich wykresach Human Design. Będziecie mogli znaleźć w centrum sakralnym są zdefiniowane bramy, które określają to, jak twoja seksualność, czyli twoja płeć, bycie mężczyzną lub bycie kobietą, przejawia się dla otoczenia i jaka jesteś, jaki jesteś naprawdę jako mężczyzna, jako kobieta. Jednak na tamten moment ja nie miałam tej wiedzy i to, co mi się wydawało, to wydawało mi się, że ludzi do mnie przyciąga mój wygląd. Ja w to święcie wierzyłam. Jakby uciekając od tego przekonania, idąc w drugą stronę skrajną, gdzie zaczęłam się ukrywać z tym wyglądem i chować, chciałam, żeby ludzie zobaczyli we mnie wartość. To oczywiście też przyniosło pewne efekty, jednak ostatnio doświadczam czegoś zupełnie innego i to zaczyna się układać w jedną całość. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, jak my wyglądamy i co my nosimy. To jest drugorzędna rzecz. To jest efekt
jakby uboczny tego, kim jesteśmy. Jednak to, co ma ogromne znaczenie i to, co przyciąga innych, to nasza wibracja. Dzisiaj poszłam do coffee shopu u nas w Anglii. To są takie jakby kawiarnie, coś jak Starbucks w Polsce, Costa w Polsce, tylko tutaj tych coffee shopów, takich, gdzie sprzedaje się kawę, jakieś takie niewielkie przekąski, tego jest bardzo dużo. Ludzie tutaj są przyzwyczajeni do tego, by chodzić na kawę w takie miejsca, bardziej niż do robienia kawy w swoim domu. Przynajmniej wielu takich Anglików, osób, które pracują w biurach, często biegają właśnie do coffee shopów po kawę na wynos. I dzisiaj, będąc w coffee shopie po swoją kawę, tuż przed pójściem na spacer do lasu, weszłam i to jest niesamowite, bo nieważne w jakim stroju wchodzę do tego coffee shopu, a wchodzę tam, bo ja lubię to miejsce, bardzo lubię tą atmosferę i najczęściej tam przychodzę, kiedy jestem w dobrej wibracji i się dobrze ze sobą czuję. I dzisiaj weszłam, jeszcze nie zdążyłam podejść do lady, kiedy człowiek, który stał za tą ladą, od razu powiedział: a czy podać mi americano? I mówi: tylko nie pamiętam jakie, czy chcesz duże, czy małe. A więc ja mu powiedziałam i podałam mu kawę również do zmielenia, do ekspresu do kawy. On mówi: a tak, tutaj już wiem, że ty chcesz, żeby to było dobrze zmielone. Ja się uśmiechnęłam. Chwilę zamieniliśmy kilka słów i pomyślałam sobie: wow, tyle życia spędziłam na tym, żeby perfekcyjnie wyglądać, bo sądziłam, że to ma wpływ na to, jak inni na mnie reagują. A dzisiaj wstałam z łóżka, zrobiłam jogę, zrobiłam medytację, pojechałam do coffee shopu, bez makijażu, w sportowym stroju, po to, żeby potem dokończyć swoją poranną praktykę w lesie, i reakcja tego człowieka i wszystkich dookoła, którzy tam byli, była taka sama jak wtedy, kiedy jestem super ekstra ubrana i wyglądam bardzo elegancko. I pomyślałam sobie, że chcę się z wami tym podzielić, bo także wiele kobiet jest w takim zamknięciu, takim potrzasku, w takiej pułapce poczucia, że muszą być jakieś, żeby. Tak naprawdę nie musisz być jakaś, żeby. Tak naprawdę ty potrzebujesz być sobą. Potrzebujesz być zintegrowana w sobie. Ty potrzebujesz się czuć dobrze sama ze sobą. I kiedy będziesz się czuć dobrze sama ze sobą, to będzie wytwarzało w twoim ciele wibracje. To będzie jak fala magnetyczna, którą będziesz emanowała. I oczywiście, że inni będą chcieli przy tobie być. No bo kto nie chciałby być przy człowieku, który się dobrze czuje ze sobą? Wtedy jest przyjemnie być przy takiej osobie. Ale kiedy my się czujemy ze sobą źle, kiedy szukamy kogoś, kto poprawi nasze samopoczucie, wówczas emanujemy bardzo specyficzną energią i specyficzną wibracją, która przyciąga tylko i wyłącznie kogoś, kto ma podobne potrzeby i podobne oczekiwania i szuka tego samego. To oczywiście jest dobrym kierunkiem i pierwszym krokiem do wszelkich toksycznych, uzależniających relacji. Jednak dzisiaj nie o toksycznych relacjach, a o wibracji, o kobiecej wibracji, o męskiej wibracji i o tym, że kiedy ty czujesz się dobrze ze sobą, wszyscy dookoła ciebie chcą być obok i odczuwają twoje wibracje, jest im dobrze przy tobie. I nie ma znaczenia, czy masz uczesane włosy, czy masz na nogach szpilki, czy masz założony garnitur, czy wyglądasz jak milion dolarów, ponieważ oni będą reagować na ciebie tak samo jak wtedy, kiedy wyglądasz jak milion dolarów, bo ty wewnętrznie czujesz się jak milion dolarów. Bycie szczęśliwym wewnętrznie, bycie szczęśliwym samym ze sobą, poczucie się dobrze ze sobą, to są rzeczy, które są bezcenne. Tego nie da się kupić, tego nie dadzą żadne pieniądze, tego nie da się w żaden sposób zdobyć na zewnątrz. Choćbyś nie wiem ile miał na koncie i choćbyś nie wiem jak była bogata i odnosiła sukcesy, jeśli nie czujesz się dobrze sama ze sobą, to w momencie, w którym przychodzisz do domu i zdejmujesz te wszystkie zewnętrzne powłoki,
i stajesz przed lustrem, to wtedy jest prawda. Za nic w świecie nie zamieniłabym tego, jak się dzisiaj ze sobą czuję. Natomiast na tym, jak się dzisiaj ze sobą czuję, buduję prawdziwy sukces i prawdziwe bogactwo. Bo jest to tylko uboczny efekt tego, kim jestem wewnętrznie, tego, jak się czuję wewnętrznie. Wszystkie Was, drogie kobiety, zapraszam na warsztat o integracji kobiecości. Moja kobiecość, moje ciało, moja moc, powrót do siebie, o odzyskaniu swojej kobiecości. To głęboki warsztat, gdzie pracujemy na trzech poziomach, gdzie integracji dokonujemy nie tylko poprzez ciało, ale również poprzez aspekt duchowy i aspekt umysłu. Bo nie da się inaczej dokonać tej transformacji, jeśli te trzy kanały nie są ze sobą połączone, to zawsze gdzieś coś nie będzie klikało. Moim pragnieniem jest, by każda kobieta poczuła się cudownie ze sobą. To samo dotyczy mężczyzn. W Waszą stronę, drodzy mężczyźni, również ukłon i ogromna wdzięczność do tych, którzy są gotowi i zasiadają ze mną na sesjach. Cudownego, wspaniałego dnia Wam życzę. Ci z Was, którzy macie ochotę dołączyć do mojego świata, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zapraszam Was na warsztaty i na sesje. Niektóre z tych warsztatów już się odbyły i możecie je zakupić na mojej stronie internetowej sylwiapupak.com. Tam również znajdziecie informacje na temat sesji, a jeżeli jesteście zaciekawieni swoim profilem Human Design i poznaniem i zrozumieniem siebie u źródła, zrozumieniem tego, kim jesteście naprawdę, zapraszam Was na sesję. Na sesję Human Design. Cudownego dnia i do usłyszenia wkrótce.